Siemaneczku, jestem Pepeutem Games, witam w grze Farmers Life. Lecimy z tematem dalej, moim dzisiaj jest sprzedanie cukier, parę fajnych rzeczy. Tak, na pewno musimy sprzedać trochę rzeczy, które mogą nam się zepsuć. Więc sprzedajemy, ja myślę, że raczej kawa i herbata. No nie powinna mi się zepsuć. Więc to bierzemy i będziemy sprzedawać. Leczkę kasy trzeba zrobić, bo jest tylko 1029 kasy na koncie. Czy coś mamy tu więcej do sprzedania? Chyba prawdopodobnie nie. Więc ja się bardzo z tego powodu cieszę. Zobaczymy groch, jak wygląda groch dzisiaj. Czy jest taki w miarę fajny? Fajnie to wygląda. Dobraczka nie jest cukrowego życia, jasna. Tutaj pięknie wygląda na logo. Ale na początku jeszcze, także zachęcam do stawienia łapeczki, do komentarza i życzę miłego oglądania. Lecimy na PGR, rzecz jasna. Myślę, że PGR raczej już będzie czynny. Jeśli nie, troszeczkę będzie słabo, ale jestem dobrej myśli, że jednak już PGR będzie czynny. Czy będzie lipa? Jest lipa. A mamy łom. No i kurna, szkoda, że ja mam łom. Patrzcie. Jest to taka skrzynka, która jest możliwa do otworzenia. Tylko, że musimy mieć łom. Któryś raz z rzędu próbuję to ogarnąć i zawsze zapomnę wziąć tego łomu. Ale tak, dobra. Myślę, że od 9, nie od... Od 7 godziny raczej KPG jest otwarty. Mam nadzieję, że zrobimy wystarczająco pieniędzy na to, żeby zakupić tutaj krowę, bo chciałbym kupić w sumie krowę, ewentualnie owce. Jestem ciekawy, bo chciałbym troszeczkę zwiększyć, jak to się mówi, naszą tak zwaną produkcję zwierzęcą. No dawaj, co jest? Teraz. Ale patrzcie, teraz troszeczkę wolniej, chyba czas po aktualizacji wychodzi. Tak mi się zdaje. Ej, no ja jestem, kurwa, widzicie. No jest, o 7 godziny. Witam cię, Maryśka. Mam dla ciebie zaoferowania. 16 łoków cukru. Zadajemy. Mięso ogólnie jest do sprzedania u tego pana. Naprzeciwko. Więc tutaj będzie elegancko. Ale przypomniało mi się jeszcze jedna rzecz. Po 16, czyli 128. Liczę dzisiaj, bo w sumie przypomniało mi się. Bo Tekla na farmie Anny chyba, gdzie nie mylę, ona chyba coś miała ciekawego dla nas. Bądź Kadzia. Nie, to u Tadzia było. A wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi właśnie o tak zwaną bimbrownicę. Ona chyba kosztowała 1400 u niej, jak się nie mylę. Dobra. I musimy co? Papierosy to mnie teraz nie interesuje, tytoń. Bimbrownica. A z tego, co mi się właśnie kojarzy, ja gdzieś miałem wziąć marchewka łakątwa, wędka z długie życie złomu, łódka nie wypełnił brzucha, doroczysta ferma, postępuj, zatrzymasz. Gdzieś było to odnośnie... To nie, gdzie to było? Gdzieś było, że można było kupić tą biwownicę i ona wtedy... No dobra, i teraz... Chciałbym kupić... Esma nalewka. Znaczy jagodowy. Znaczy jabłkowy. To jest 224. Nalewka w suma sumarum kosztuje... Sporo. Tylko do nalewki to potrzebuje cukru. A to jest spokojnie. To jest do ogarnięcia. No czekajcie, co ja odpierdalam. No tu chcę wziąć teraz to.
No i teraz muszę przez głupotę kupić jeden łojek cukru. Prawdopodobnie. A tu już nic. Zaraz sobie to ogarniemy. Będziemy zaraz, weźmiemy sobie jajka, skontrolujemy i będzie dobrze. Nie pomyślałem o tym, że muszę jednakowoż mieć cukier. Prawdopodobnie do bimbrownicy. No dobra. Bimbrownicę widzę mniej więcej tu, w naszym tutaj pięknym kącie. Więc tam bierzemy bimbrownicę. Postawmy sobie ją tutaj. No i tak, użyj. Co potrzebujemy? Zacie, woda. A nie, nie potrzebujemy cukru. No dobra. Czyli tak, zacie jest jeden. Zamie. Ile wody potrzebujemy? Zaraz zobaczymy. To będzie pierwszy zacie, który będziemy mogli nie ruszać. Straciłem kasy na, powiedzmy, trzy cukier sprzedali. A dobra, trudno. Odwaliłem lipę. Przyznaję się bez żadnego bicia, że odwaliłem lipę związaną z właśnie cukier. Ale cukier to jeszcze jest pół biedy. Wlić wodę, no i musimy ogarnąć sobie jeszcze oczywiście drzewo. Gdzieś tego chrustu trochę posiadamy. Tak mi się zdaje, gdzieś tutaj był trochę chrustu. Było do zebrania, więc tutaj się nawet nie może bawić szczerze. Zbieranie tego drzewa, obalanie tego drzewa. Nie wiem, czy zacie malinowy też mógłbym zrobić w sumie sam. Tego się nie dowiedziałem. Bo musiałem mieć książkę, którą któraś osoba miała mi udostępnić po odblokowaniu, właśnie po kupnie bimbrownicy. Ale na razie nie jest to aż też tak mocno ważne. Ważne jest to, by wystarczyło nam drzewa. Na to, by uruchomić bimbrownicę. To jest pierwsze zadanie, które teraz musimy zrobić, by zobaczyć, jak wygląda sytuacja z bimbrownicą. No i co, rozpal? Dobra, teraz kwestia. To jest 2,5 godziny. Jeśli by dobrze poszło, wiadomo, teraz pieniędzy nie mam, ale przez te 2,5 godziny, które tu będzie, ja pójdę sobie sprzedam. Nie kaczki. Nie sprzedawam, nie będę sprzedawał kur, tylko chcę ogarnąć. Fajnie, kurwa. Znowu pozdychały mi kury. Muszę kur mi brakuje. Może posprzedawać, okupować kury. Podnieść. Idziemy potroszyć. Owca mi gdzieś wjebała. Chyba. Z tego co widzę. Tak, na pewno weźmy sobie kurę. Potroszymy ją. Czekajcie, to się tak robiło, tak? Pik. No i więcej użyj, wypatrz. Mam jeszcze dwa łódka. Nie pół godziny. Dobrze. Jest godzina 11. Wiadomo, siać już nie ma co. Sensu nie ma. Ale teraz patrzę, bo ja odwaliłem lipkę. Lipkę o lipkę chyba. Bo nie widzę naszej owcy, która była w poprzednim odcinku zakupiona. Burek oczywiście jest. Burka byśmy mogli teraz sobie elegancko wyczyścić w tym momencie. Chodź Burek, chodź, chodź. O, cię doczyścimy. No i dobra. Jest wyczyszczony Bureczek. Ale wyjebała nam owca. Ja zamknąłem bramy. No i nam bitki wyleciała, pizdzie. Chyba zdechnąć nie zdechła. Postaw nie miała. Została sam zażenowany tym. Mieć owce, która poszła, nie powiem brzydko gdzie. Widzisz, się zaciało, Kazimierz? To już poszedłeś bardzo, spożyj sobie. Ten, zjedz sobie jajeczko. Aby dwa bym ci zaproponował. No jeszcze raz sobie tutaj spożyj. Wody. Nie, naprawdę, kurwa, nie ma owcy. Ej, no, kurwa, to żebym sobie kupił owce. Jebałem mi owca. Zaje, kuziwa piście. Zrobimy teraz jakieś wódki. Tu. Dobra, no, przymkniemy na razie, ale widzę, że na tej owcy naprawdę kuziwa nigdzie nie ma. Trudno.
Może wróci, jak to się mówi, na złodnieje. Tak, bo ja pewnie w sumie pojrzę, czy myślę, odbiorę. Pomyślałem o tym. By tak właśnie zrobić. A, mieliśmy i siekać, prawda? Więc na PGR musimy sobie tepnąć. Na PGR, jak sobie polecimy, sprzedamy sobie te jajeczka, bo jednak troszeczkę kasy musimy teraz obu dorobić. You must rise. Pohandlujmy. Parę groszy, tu jest zawsze parę groszy. Czekajcie, bo tak patrzę, czy ona też ma. I tu jest miód. Właśnie, ja też powinienem później mieć miód w swojej pasiece, a nie mam tego miodu. Chlipka, cholipka. Owsy nie mam, kasy nie mam. Idzie wszystko w piździet. Zobaczymy, jak na tym zacierze, na tym zacierze później ogólnie. Czekajcie, po co przyszedłem do tej kuchni? Nie tutaj do kuchni chciałem przyjść w sumie, tylko chciałem przyjść. Wieś tutaj do Wimbrownicy. Kurwa, tak. Na 17 minut. No zobaczymy, jak ten zacier nam wyjdzie. Czekajcie chwilę. O, niby nie ten, ale się tego przycina. Nagrywanie, nie wiem czemu. 15 minut. Niestety nie będę szedł. Nie będę szedł. Nie będę niczego szukał, żadnej takiej roboty. Bez sensu. Poczekam, aż to się w cudzysłowie wykluje. Słuchajcie, tu jest jakieś deski. Nie wiem, czemu są deski tutaj. Czyli nie zabrać się deski, bo po co mi w sumie tutaj gdzieś mają mi zajmować miejsce. Tyk. Dobra. Deski to kurwa owce mi albo padło, albo co? Nie mam kurwa owcy. No i teraz kwestia. Ile byśmy taki zacier zrobili? Połowę tego, co wyłożyliśmy, to też by nie był zły biznes. Następna butelka gotowa za... Ej, to ile z tego zacieru się zrobi? Butelek mam 4 sztuki, no to dobrze, ale... Ej, jakby z jednego zacięło by 4 butelki były, to byłby zajebiście. Kurwa, nie kosę. Byłoby zajebiście. Nie wiem, ile zacięło będzie wymagało to. Ale powinien zobaczyć. Mamy 8 sztuk. Drzewa trochę mamy. Kurwa 9, o kurwa 9 godzin. Drzewa butelek, jak uda się napić jeszcze 2 sztuki. Czyli 3 sztuki w sumie? To by nie było tak źle. Naprawdę byłoby zajebiście. Takie 3 sztuki jabola, tak zwanego. Petardinho. Naprawdę. Kwestia tego, jakie pieniądze jesteśmy w stanie. O, owieczka. Chodź, chodź, chodź. Ja bym chciał zobaczyć, czy ja mogę cię obciąć. Tak, jak to zrobić? A, to trzeba wyciśnić. Spoko, spoko, spoko. To już Kazimierzu czyścimy. Czyścimy, czyścimy. No i sprawdzamy, czy da się teraz obciąć. Dobra, ale ile tej sieści już mamy? Czy mam tu? Trzy sieści mamy, dobra. Ej. Ty, to nie ma tragedii. Leźmy na PG. Trochę chaotycznie może nagrywam. Możecie powiedzieć w sumie, ale to ma tak być. Czekajcie, a czy ja mogę u ciebie sprzedać? Czekajcie, a gdzie mogę go sprzedać?
Ty, nie mogę tego sprzedać? Masz to mięso. Na pewno. O kurwa. Mania, chodź tu. Z powrotem. Jesteś? Ach, ładnie biegnie. Jak ona ładnie wygląda. A, występować. Czekajcie, gdzie ja mógłbym sprzedać teraz tą wełnę? No właśnie, czekajcie, teraz to tak, nie wiem czy muszę poczekać może, bo to będzie może ten zaciel gotowy. Nie zobaczymy wtedy. 42 minuty. Czy jest sens iść? Pieniędzy na razie tak samo można powiedzieć nie mam, więc trochę sensu nie ma nigdzie się wybierać, tak? Zobaczymy czy mam trochę tego. Nie no, zajebiście, postawiłem bólę, w których nie mogę sobie tutaj wziąć i... Błogalnie, no po prostu kurwa cudownie. Bólek. Więcej. Nie, nie jedź, nie kopnij, nic z tym nie, w tym temacie nic nie rób z burkiem. Nie wiem, czy ta sodoba mi się podoba teraz. A zielono? Wygląda? Wiadomo, trzeba trochę wziąć tu, ogarnąć. Ją do reszty. Czyli trochę zarobimy trochę kasy, to byśmy trochę tak czerwony tak zrobili. O ile się uda. No i zieloną podstawę, tak można powiedzieć. Zdaje mi się, żeby to ładnie wyglądało. Coś innego. Coś ładniejszego. Ale czy tak będzie? 10 kur, 10 siana. To ma jest. Dziesiąte minuty. Aż bimberek będzie gotowy. Jeszcze dwie butelki. Czyli tak, musimy ogólnie mieć pełno butelek. Na to. Zdacie mnie zastanawiam. Będziemy mieli dwie butelki, to pójdziemy strzelać. A jeden zostawimy sobie. Może zacie diabełkowy damy komuś? 12 minut. Mnie tego zastanawia. Co ja mogę zrobić? Odnośnie. Mam tutaj drzewka, jak ładnie rośnie. Za 4 dni. Czy za 4 godziny. Upasienie 29%. Pani Bosa sama się upasie. Nie jest to zwierzątko zbytnio wymagające, widać. Ale muszę trochę pewnie siana porobić. Więc co, bierzemy się chyba za kłosę. Ten czas. Trochę to ogarniemy przy okazji, żeby trochę podsuszyć. Jakąś tu pasiakę kupić dla tej owsy. Bo na pewno musimy troszeczkę tutaj ogarnąć pod tym względem. To się mam, wiecie, ta owsa na zimę miała. Co robić? Weź butelkę. Dodałem tą butelkę? Dobra. Wziął butelkę. Dobra, to idziemy. Teraz nie wiem, na PGR chyba. I zobaczymy. Czy zarobimy na PGR najlepiej? Czy jednak na PGR tak zarobimy względem? Ale chciałem zobaczyć inny jadłostany za... Aha, ty kurwa nie skupujesz? Ana skupowała, dobra, wróć. Oj, się pomyliłem. Chyba. Nie, Ana, kurwa, Tadzia! To Tadzioła skupywała. Nie tu. A jeszcze? Jesteś. Siema. 80. Tu trochę, kurwa.
Wtedy się właśnie ten. Powiem szczerze, to tam jest 80-160, 240. No suma sumarum też nie zarabiamy z tego posłów. Bo zacie tyle samo kosztuje. Weźmy sobie tego tydu. I zobaczymy. No to jest z tym trzeba zrobić, tak? Po to kupiliśmy. A ta moja owieczka 30% pysienia, ładnie, elegancko. Zaraz pewnie jakieś tutaj zbiory. No chyba to tylko robimy, chyba tylko tu mieli. Coś tam przetworzymy, coś tam zrobimy. Tak kurwa tego nie ma. Za mało miejsca, by wcisnąć. To zrobimy inaczej. Tujeczka. Pakujmy sobie tutaj. Potwierdź. Położyć tutaj to, dobra. Kuźwa. Dobra, to jest wszystko. No i butelkę. To jest już ten. A teraz bym tak zacie chciał wziąć. Aha, czyli to na przykład tak mogę sobie wziąć. Nie mogę sobie nadać, tak powiem. Aha. Czyli tak, on 400, on mi 300. Nie, to jest dorobek. 80 to jest 320. I to są 3 butelki. Niby jest coś tego zarobku, a to nie są te pieniądze, które bym chciał. Tak powiem. Chciałbym większe. Ale widać, nie da się tak zrobić. Co jeszcze? No chyba sobie jaja robisz. No na razie kurwa nie ma, nie to. Komu ja mogę wcisnąć tą wełnę? Dobra, u ciebie nic nie mogę wziąć. Nie mam kurwa komu tej wełny wsiąść. Nie, zniszczyć tego na pewno nie chcę. Więc. Czekaj, jakbym tak wcisnął. Komu ja mogę wełnę handlować? Tutaj też gościu nie skupuje wełny. No kurwa, wełnę skupuje. Sznurek. Chciałem ogólnie zobaczyć, kto skupuje wełnę, ale nigdzie tego zrobić nie mogę. Jeju, tu jesteśmy troszeczkę w tyłku. Ale nie jesteśmy aż tak mocno w tyłku, żebyśmy tego nie później nie ogarnęli. Dobra, musimy iść na pewno zebrać to, co pewnie jest. 13 godzin, jest październik. Może się jeszcze uda. Tak. To muszę iść zebrać, choć wątpię. Dobra, jest groch. Mamy tego grochu 10 sztuk. Mamy. Bo jaka mamy 13. To jest niewarte ceny chyba grzania i przerabiania tego w cukier. Dobra, ja się jeszcze kimnę to godzinę, czy tam dwie. Szczerze mówiąc. Przekimajmy się. Nie. 2 godziny. Czekajcie, no to mamy 3 butelki z jednego zacieru. Niech jeszcze robi. Tylko co ja mogę z tą wełną zrobić?
To mnie zastanawia. Czekajcie, gdzie jest ten poradniczek cały? Czy to się gdzieś tak... Gdzie ten poradniczek włączało? Poczekajcie. J? Nie, J to się to włączało. Mnie nie pamiętam. Dobra, nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli takie odcinek wam się spodobał, to zostawcie komentarz i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do godzinka. Na razie, cześć.